Siedzę już przy śniadaniu, właściwie już skończyłam śniadanie, tylko piję kawę i mam jeszcze fińskie lukrecje w czekoladzie na deser, co bardzo zawsze lubię do kawy. O poranku, pogoda spoko, chatka spoko, ale to jest chatka we wsi. Najbardziej wypasiona ze wszystkich, w jakich byłam. Normalnie ma gniazdka i wszystko, bo jest podpięta do prądu. Woda jest z takiej jakiejś studni głębinowej i wszystko jest normalnie, ale jest właśnie prąd, jest czajnik elektryczny, szał w tramkach. Tak, trzeba się ruszyć i nadrobić jakiś dystans, bo niby kupiłam tyle jedzenia w Szwecji, ale tak wolno się szło przez te bagna, że de facto mam za mało. Tak na styk, ale chipsów mam za mało. Właściwie no, dziś powinny się skończyć, ale będę je dzielić na dwa, a na trzeci dzień to nie wiem. No po prostu wytrzymam bez chipsów, ale to trudne zadanie. Mam dużo czekolady, ale właśnie czegoś słonego mi brakuje. Wczoraj przeszłam dużo ponad 30 km i ze szlakowskazów wynika, że poprzedniego dnia to nie było 28, tylko przynajmniej 30. No, nie aż tak źle. Znowu kogoś spotkałam. Kevin jest z Kolonii, z Niemiec i wędruje E1. You are hiking E1. Yes, I do. Yes. Yeah. All from the way from Stolien in Sweden. And I will go through Norway and then up, make like a small detour through Zarek and go to the Nordkalottleden. And I will go slightly short of the Nordkap and do like a small excursion to Tromsø because I didn't want to do the last part. So that's kind of my long distance hike. I guess 1,300 kilometers, something in that vicinity, and in 8 weeks. So, very cool. Yeah. Good luck. Thank you. Happy trails. You too. Do 1300 w rzeczywistości brakuje 400 metrów, ale ta miejscówka jest tak fajna, że nie mogłam sobie odmówić. Mam nadzieję, że szlakowskazy pokazują właściwie odległości, bo tu mapy CZ pokazują jakieś proste linie takie bezsensowne i ze szlakowskazu wychodzi znacznie właśnie więcej, więc według nich 1300. Muszę się niestety zbierać z tej pięknej miejscówki, bo ten wicher, który wieje, gna kolejny front z nad Atlantyku. Dziś trochę popada,
Jutro popada więcej, a pojutrze to już w ogóle będzie masakra. Więc 1400 pewnie zaliczę troszkę zmęczona deszczem. Ha! Norwest mi punkt. To znaczy, że właśnie minęłam środek Norwegii. Nie wiedziałam. Ale zafundowali roller coaster. Ledwo zipię. 8:30. A teraz jeszcze muszę zejść. Strasznie wieje. No nie strasznie, normalnie. Widać już deszcz. Takie pojedyncze kumulusy z opadami, ale widoki są niesamowite. Tam daleko Szwecja. Przede mną jeziora. Ach, posiedziałoby się tutaj, ale idę teraz tam w dolinę, bo oczywiście tutaj nie zamierzam biwakować. A, żeby tylko nie złapał mnie ten deszcz. Namiot rozbity. Ciemno się zrobiło. Chmury właśnie te gęste, szare przyszły. A ja jeszcze jestem w bardzo gęstym lesie. Zeszłam do samej doliny. Nie było żadnego miejsca takiego używanego biwakowego. Norwegowie po prostu nie są tacy jak tutaj. Nie szukają miejsc w dolinie koło parkingu, tylko wszyscy gdzieś tam na górze biwakują. Ale znalazłam sobie miejsce, jak widać, fajne. Okazało się, że strumień z mapy jest wodospadem, więc nie mogłam z niego pobrać wody, ale koło parkingu był dom i pan był w ogrodzie, poprosiłam o wodę, że oczywiście jak najbardziej wodę mogę sobie wziąć, więc wzięłam. Mam napełnione butelki. Ochrona przed deszczem jest mega. 30 metrów dalej mam gruntówkę, którą będę szła jutro. Jestem padnięta totalnie. 34 km. Trwało to 15 godzin. No, w 9:30 tu przyszłam, już jest 10:00, znaczy było 23:37, nieważne. Herbata, kolacja, spać, a jutro nie wiem, chciałam się wyspać. Za bardzo dziś nie ma warunków do filmowania, pada drobny deszcz, ale ważna wiadomość jest taka, że szlak, który wybrałam, istnieje. Właśnie przeszłam 15 km taką drogą gruntową, o tam, i tu jest miejsce, że jest taka przerwa, jest 3 km zwykłego szlaku. Na tym odcinku mapy CZ w ogóle nie mają sensu, bo tego na niej nie ma. I też jest tu znak szlaku pielgrzymkowego, który rzekomo według map CZ ma być gdzieś na tamtej górce, kilometr dalej. Nie jest, jest tutaj. Więc tak, dziś używam aplikacji WOR i mapy papierowej. A jeszcze kawał drogi przede mną, a w tym deszczu to ślamazarnie się idzie i co chwilę coś się zatrzymuje, bo gorąco, bo zimno, bo lunch, bo coś tam, no. Ale jeszcze nie jest tak źle. Drobny deszcz, taki typowy atlantycki, to nie jest tragedia. Gorzej będzie wieczorem i jutro. Oczywiście, że szlak jest totalnie bagnisty. Co ciekawe, jest oznaczony jako pieszo-rowerowy. Współczuję rowerzystom, ale widać ślady opon. Próbują. No tak. Ciągle mrzawka, mało intensywna, taka od czasu do czasu przeradzająca się w deszcz, ale to na razie przechodzi. Po 18 ma padać bardziej. W planie była niewiadoma chatka, ale plany się właśnie troszeczkę zmieniły, bo zatrzymał się leśniczy przejeżdżający samochodem i pytał, czy długa wędrówka. No tak, długa. I pytał, czy podwieźć. No, podziękowałam, że nie. On mu powiedział, że
No tak, zazwyczaj ci, co wędrują Norge po Langs, nie chcą podwiezienia, więc zrozumiałe. Ale skoro był taki miły, to zapytałam, czy wie coś o tym terenie, nie wiedząc jeszcze, że jest leśniczym, i mówił, że tak, no jest leśniczym, tu w tej okolicy to dużo wie. I pytałam o tą chatkę i powiedział, że za nią trzeba zapłacić i chyba zarezerwować i w ogóle. I dlatego pytałam, czy jeszcze jakieś inne miejsca może zna, i powiedział, że zna, pomyślał, podumał i poradził mi, żebym jeszcze przed tą chatką zobaczyła sobie taki jakiś opuszczony domek, w którym już bardzo dawno nikt nie był, i że obok jest wiata z dachem sięgającym do ziemi, że to by było fajne miejsce za darmo i nikt nie będzie miał pretensji, że tam śpię. Więc miły facet, mam nadzieję, że faktycznie ta miejscówka będzie fajna i przeczekam tobie tam ten deszcz, który ma być znowu w nocy, ten straszny, a jutro już też znowu mżawka, więc mżawka to przetrwam, a ten duży, no nie wiem, mam takie szczęście do tych deszczy w nocy, cały czas wszystkie ulewy są w nocy, super, naprawdę. No, to biorę się za ostatni już dzisiaj lunch i mam jeszcze jakieś chyba 7 czy 8 kilometrów do tego miejsca, o którym mówił leśniczy. Jestem na miejscu. Deszcz właśnie zaczął padać solidnie. To jest szopa na drewno i tu właśnie będę spała. Faktycznie ma dwuspadowy dach, ale ma nawet drzwi, więc pod tym względem jest naprawdę fajnie. Pan leśniczy jako człowiek lasu najwyraźniej zna się na rzeczy. Odczytał, o co mi chodzi. Trafił w mój gust. Trochę tu muszę posprzątać, bo podłoga jest no niepełna, jest zrobiona z krzywych, z podgniwających, zmurszałych palet. Tu jest ogólnie mokre, no tu wszędzie jest mokro, bo tu wszędzie są torfowiska. Domek jest, ale jest zamknięty, więc w domku spać nie będę. Ale tu będzie fajnie, są dziurki w blaszy, ale no, nie w każdej, tylko w tym środkowym poziomie. Myślę, że rozbiję namiot na tych paletach, jak już je doprowadzę do porządku. Proszę, są trochę krzywe. Ale w każdym razie fajnie. Nabrałam już wody ze strumyka, który płynie tuż obok. I jeszcze obadałam kibelek. Jest też kibelek, więc po prostu super. Pozdrowienia dla pana leśniczego. Był tu przede mną. Widziałam ślady kół na podjeździe i wygniecioną trawę. I próg jest odgrzebany z mchu i trawy, tak żeby dało się otworzyć drzwi. To właśnie pan leśniczy musiał zrobić na moją cześć. Także fajnie. O, słychać jak szeleści o blachę padający deszczyk. No, ma być w sumie 10 i 17 mm, to razem 27. To już są 3 wiadra wody na metr kwadratowy. Tak, mamy na zewnątrz, a tak wewnątrz, już gotowe, namiot rozbity, rzeczy rozwieszone, przeciwdeszczowe i plecak, a tutaj właśnie namiot, nawet ładnie stoi na tych paletach, przywiązałam go porządnie, o, odciągi też do desek, jakoś to wszystko wisi. Pajęczyna niezła, tak to jest z namiotami na kijkach, nie można ich tak po prostu postawić, ale jest fajnie. W środku już milutko czeka śpiwór, pakuje się, nie wiem, może nawet posłucham sobie dziś muzyki i deszczu, może zjem dwa desery, bo mam dużo czasu, popiję sobie herbatą. Rozbiłam się już po 18, więc masa czasu. Może po prostu się wyśpię. Raz się wyśpię. Dobra, szwedzka kawa to jest jedyne, co ratuje sytuację w tak obrzydliwy poranek. Padało, całą noc lało, waliło w blachę, od spodu podsiąka woda,
spod tych palet, więc miałam nawet troszkę kondensacji. Nadal pada, ale jest to deszcz drobny, już nie stuka o blachę, tylko widzę przez... O, właśnie, znowu zaczęło stukać. No więc jeszcze cały dzień ma tak siąpić i padać. O Jezu, masakra. No tego nie cierpię, po prostu nie cierpię. Zawsze wybieram kraje, w których bardzo pada. No więc nie jest to nic dziwnego. Owcom to nie przeszkadza, jest słychać dzwoneczki jakieś w baranków, które się tutaj pasą. Ale idę drogą, więc to jest pocieszające. Nie będę brnęła przez bagno. I mam 29 km do Snosy. Tam zrobię zakupy. I totalnie nie wiem, gdzie będę spać. Przypuszczam, że stacja kolejowa jest zamknięta. Jak to w Norwegii. Ale może... Nie wiem. Mam nadzieję. Deszcz stopniowo zanikł i bez większych problemów dotarłam do Snosy. Była chwilowa zmyłka, bo myślałam, że sklep jest do 17, a się okazało, że to taki drugi sklep z jakimiś tam rzeczami typu Castorama był zamknięty, a spożywczy był otwarty. No więc poszłam do sklepu, a teraz jestem w moim miejscu noclegowym, czyli na stacji kolejowej. Staram się mówić cicho, bo jestem tu incognito. A na górze mieszkają ludzie. Chciałabym, żeby ktoś mnie tu wyczaił. O 8 zamknęli automatycznie drzwi, więc nikt nie może wejść aż do 1:30. Nadjedzie pociąg. Ale ja mogę wyjść jak coś, tak? I zresztą przez okno też. Ale tu są okna i nie chcę, żeby ktoś mnie widział. I dlatego starym zwyczajem, znanym wam już z innych filmów, wprowadzam się w WC. WC jest damskie i łączone z WC dla niepełnosprawnych, więc jest dość przestronne. O, tu jest mój śpiwór się suszy po poprzedniej nocy, bo zawilgł, mój namiot się suszy, na materac jest pod ścianą. O, rozłożę go jak już będę po kolacji i tak dalej. No, jest całkiem przyjemnie, nie narzekam. To właśnie ja. Ja i moje zakupy tutaj, wszystkie rzeczy, które kupiłam w sklepie, strasznie tego dużo. Strasznie ciężko. Sałatkę i parówkę zjem teraz, ale mam aż 2 paczki chleba, bo tak mi się wydawało, że to trochę za mało, bo 5 dni, jedna paczka trochę mało. Są chipsy upragnione, banany dla zdrowotności. Wielki kawał masła, ser, jogurt, znowu ta pyszna śmietana, no i tam takie zwykłe rzeczy. I mleko do kawy prawdziwe na jutro rano. Zapędziłam się trochę za daleko, nie należało schodzić aż do mostu na Luru. No ale źle skręciłam, znaczy nie skręciłam. Teraz skręcam i przede mną wielka niewiadoma. Jest 16, dotąd szłam świetną gruntową drogą, częszczaną przez wędkarzy głównie. A teraz ma być coś znowu, czego nie ma na każdej mapie, na mapach CZ. Ta droga, którą
właśnie widzę przed sobą, która wygląda zupełnie przyzwoicie, urywa się w pewnym momencie. Z kolei na mapie topograficznej norweskiej, która powinna być najlepszym źródłem i zazwyczaj jest, ta droga się kontynuuje, tylko w gorszej postaci. Na Utno nie ma tutaj nic, a na wyblakłej ulotce gdzieś po drodze widziałam szlak jakiś lokalny, który biegnie trochę jeszcze inaczej niż ta droga. Alternatywą są tory kolejowe, ale biegnące na dodatek przez tunele, więc no, tego bym na pewno nie chciała robić. Co prawda dotąd do 16 przejechała tylko jedna drezyna, ale zawsze coś może jechać. Wiem, że przyjeżdża pociąg po 17, więc tak, nie, spotkanie z pociągiem, nie, oby droga istniała. Trzymajcie kciuki. To tutaj ślad się urywa, ale no, droga się kontynuuje. Jest nadal oznakowana jako szlak rowerowy. Tu jest taki rozjazd. No i spróbujemy. Mam nadzieję, że wszystko będzie zgodnie z planem. Dziś nie jestem zadowolona ze swojego noclegu. Jestem zła na siebie, bo niepotrzebnie się nałaziłam przez godzinę. Bo najpierw nabrałam wody, potem stwierdziłam, patrząc w mapę, że w pobliżu jest kolejny dworzec kolejowy i mogłabym tam pójść. Ale nie wiedziałam, czy jest otwarty. Ale zaczęłam iść i minęłam jakby miejsce, w którym wcześniej chciałam biwakować. I wylałam wodę, żeby być szybsza. Potem okazało się, dostałam informację, że dworzec nie jest czynny, bo już się na nim pociągi nie zatrzymują. No i zostałam bez wody i przy drodze E6 głównej z tymi wszystkimi ciężarówkami, które tu pędzą. I poszłam dalej szukać wody. No znalazłam obrzydliwą z jakimiś glonami takimi, co lubią żelazistą wodę. Ale tam nie było miejsca w ogóle żadnego suchego, tylko torfowisko i jakiś taki mega gęsty, mokry las, obrzydliwość. Więc wróciłam się do początku szlaku. No i tu znalazłam takie w miarę miejsce, no przy samej drodze, ale tej szlakowej, ta główna jest no troszeczkę dalej, z 200 metrów. I tak słyszę te wszystkie ciężarówki, ale trochę mniej. Włożę zatyczki, jakoś przeżyję, ale ta godzina, którą straciłam, bez sensu. No ale tak to jest, jak się szuka na siłę dachu nad głową, wiedząc, że go nie ma. A może nie, jutro też pewnie namiot. No, będzie mokro pewnie, bo tu wszystko jest mokre. No bo cały czas pada. Nie, dziś nie padało. Znaczy padało w nocy i trochę tak kropiło, jak zaczęłam wędrówkę, ale potem przystało i już było tylko szaro. I w sumie to był fajny dzień. Ten szlak się udał, który planowałam. Więc dobrze i ominęłam wędrowanie E6, czego właśnie chciałam uniknąć, więc w ogóle nie postawiłam na nim ni na razie nogi, więc to jest dobre. No, kończę rozbijanie, bo się rozgadałam. A, kolacja czeka, to znaczy muszę ją najpierw zrobić.
1400 km. Tak zrobiłam ten napis, że gdziekolwiek stanę, robię cień. 1400 wypada na asfalcie. Właśnie. To jest droga do Jedede. Jedede w Szwecji, gdzie podczas przejścia Szwecji wymieniałam buty na nowe. To już było daleko poza połową trasy. A tutaj w Norwegii, to jest właśnie połowa trasy, mam takie przeświadczenie w każdym razie, bo całość ma mieć 2800, więc to by było 1400. Już minęłam środek Norwegii, więc, ale to tak wiadomo, trasa jest pokręcona. Dzisiaj odmiana pogodowa, jest gorąco, świeci słoneczko, takie drobne tylko chmurki na razie, więc super. Użyję odrobiny mojego kremu z filtrem na nos, bo tak smaży. A więc fajnie. Połowa drogi, zawsze jest kryzys. Mam nadzieję, że jedyny kryzys to było poszukiwanie wczorajszego biwaku i że dalej już będzie ok. Mam jeszcze kawałek tego asfaltu. W ogóle więcej jest dużo niż myślałam asfaltu podczas przejścia Norwegii. No trudno, ale potem mam fajny szlak w góry i będę gdzieś biwakować w górach prawdopodobnie, bo mam taki masyw do przejścia, więc powinno być ładnie. Dzisiaj 50 dzień na szlaku, fajny moment, już za połową, więc to dobrze wróży,
ale szlak jest kiepski. Tamtą stronę jeszcze widzicie pewnie kilka kopczyków. Natomiast ja idę pod słońce i w górę i kopczyków za bardzo nie widzę. To znaczy wiem, że jest jeden tam. Jak spróbujcie go wypatrzyć, więc właśnie tam. No i muszę tak od tego kopczyka do kopczyka szukać drogi między głazami i krzakami. No co oczywiście zajmuje dużo czasu i jest no właśnie takie. O, kawałeczek ścieżki. No właśnie, czasem się pojawia, czasem znika, nikt to za bardzo nie łazi. Szlak był odnowiony na odcinku do pierwszego jeziora, nad którym biwakowałam. Świetne miejsce. Naprawdę jakby po prostu specjalnie dla mnie jedyne suche miejsce w promieniu 10 km. No, wpadłam w bagno. Bo tak to oczywiście torf, głaz. Właśnie tak, a tam było tak ślicznie nad strumykiem, a że wieje lekki wiaterek, to nawet, oj, nie było kondensacji, więc po prostu super. I kolejna zagwozdka odległościowa, bo mapy CZ pokazują do Skorowatn, może to się czyta Szorowatn, 25 km z mojego biwaczku, a na tablicy TNT było wczoraj 38 z początku szlaku, czyli minus 4, powinnam mieć 34, różnica 9 km, super. Halera, myślałam, że jeszcze pójdę dalej za to Skorowatn, ale tam jest podobno wyjątkowo fajna chatka z prysznicem. Jeżeli to prawda, to totalnie tam zostaje. Mam nadzieję, że uda mi się tam dojść. No raczej się uda, ale no ciężko, jak zwykle. Parę osób zrezygnowało już z wędrówki. To znaczy nie zupełnie zrezygnowało. Para jedna idzie naokoło drogami i jakimiś pielgrzymkowymi szlakami, które jak wiemy są beznadziejne, bo nikt z nimi nigdy nie chodzi. A zrezygnował ten kolega, którego spotkałam, ten sympatyczny Niemiec z Kolonii, który szedł E1. Stwierdził, że nie dla niego są te bagna i jedzie do Szwecji i wybiera się do Sarku, co może jest rzeczywiście dobrym pomysłem. W Sarku też są bagna, ale są ładne góry. No, tu też są ładne góry, tylko no, nie takie spektakularne, takie pagórki skaliste. No ale tych bagien jest znacznie więcej jednak i takie są monotonnie grzęznące. No to kończę gadać i idę. Czas na mnie. Taki wspaniały lokal był zaledwie 2 godziny od mojego biwaku, może nawet półtorej, bo jeszcze wisiałam na internecie, ale o tym nie wiedziałam, bo niestety Norwegowie nie umieszczają na mapach miejsc noclegowych, które są za darmo z reguły, no bo po co? I tak się za to nie płaci, więc nie ma sensu reklamować na mapie. No i tak to jest, ale teraz już będziecie wiedzieć, jak będziecie tędy przechodzić. Zdecydowanie ten czas podawany przez DNT na tabliczce jest bliższy rzeczywistości. To nie jest 25 km. Chyba jestem w połowie drogi i jest 15. O, właśnie przeszłam ten okropny most. Musiałam złożyć kijki i włożyć do kieszeni plecaka, bo
boją się barierka z jednej strony, jest most wiszący i ja, jak tam weszłam, to uff, czy wolę most niż bez mostu, choć to dałoby się pewnie jakoś, ale mistrzowie stresujących mostach. Gorsze były tylko w Nowej Zelandii, tam był tylko pojedynczy kabel i trzeba było, to jak w cyrku, chodzić po tych stalowej linii, a tu przynajmniej jest kładka. Teraz kolejna góra i kolejna dolina. Jestem na skrzyżowaniu szlaków. Z tych znaków wynika, że na dziś mam 32. O, 28 minus 4 i 8 zostało. Oczywiście, że trzeba było przejść przez środek bagna, żeby tą tabliczkę zobaczyć. Ja idę w tą stronę. Widzę, że ścieżka istnieje. Całe szczęście, bo poprzednio niestety nie istniała i większość dnia spędziłam poszukując drogi. Jeden z najlepszych widoków na szlaku dotąd. Właściwie chyba najlepszy. O, cudnie, napracowałam się dziś, ale jest nagroda. O, tam na dalekim horyzoncie takie wystają ośnieżone po części szczyty. To właśnie są Borgefjell. Rzecz, która mrozi mi trochę krew w żyłach. Dzieli mnie od nich jakieś 40 km, które pokonam drogą, bo nie ma innego wyjścia, ale potem będzie wyzwanie. Góry bez szlaków, z jednym mostem i niestety zapowiadają, że pogoda się nie paskudnie pogorszy i będzie lało strasznie, więc te rzeki będą złe. Będę się starać pewnie przejść to jak najszybciej, ale tak, wyglądają pięknie. Na pewno są piękne, ale trochę strach. No cóż, muszą być jakieś wyzwania na szlaku. I my sobie pomachamy teraz do widzów YouTube. Aha. Pozdrawiamy. Panie, pozdrawiamy wszystkich, którzy idą właśnie, przemierzają tę Norwegię piękną aż na ten Nordkap. Jestem zafascynowana. Jest po prostu wrażenie niesamowite spotkać youtubera i spotkać ludzi, którzy mają takie właśnie hobby. Niesamowite. A dla mnie jest niesamowite spotkać ludzi mówiących po polsku. Panie szły w górę, ja w dół i słyszę ten język i ojejku, muszę się odezwać. Tak. Więc strasznie miłe spotkanie. No, dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Hejka. A, to dzisiejsza chatka dość nietypowa. Przed nią stoi samochód, bo jest w miejscowości. Ta chatka jest niesamowicie luksusowa. Nie jestem sama, jeden gość z samochodem właśnie, tym co stał na dworze, przyjechał sobie na weekend. Bardzo fajny gość i dzięki niemu mam super śniadanie. Mam jajecznicę. Jeszcze śpi. Zostawił mi kartkę, że mogę sobie wziąć z lodówki co chcę. Więc wziąłem sobie jajka, bo jajecznica to jest coś. Jajecznica jest na szynce i w masełku, bo szynkę i masełko to sobie sama niosę w plecaku. Kawusia. Oczywiście jest późno, już jest po 8, ale o, umyłam włosy, bo tu jest prysznic w piwnicy. Na górze, którą schodziłam, była kiedyś kopalnia miedzi i tu było takie... No może nie miasteczko, ale duża wieś, dużo ludzi mieszkało i są takie wysokie piętrowe domy, które po tych ludziach pozostały.
A teraz mieszkają tu tylko 4 rodziny na stałe, a ludzie mają letnie domy. I jeden z domów właśnie jest przystosowany na schronisko dla wędrowców, turystów i tak dalej. Dużo jest autentycznych elementów, są stare schody, stare włączniki do światła, więc fajne klimatyczne miejsce. Wokół są inne domy, inni ludzie, więc nie jest to jakaś dzicz. Ale właśnie ciepła woda, kuchnia normalna jak w każdym domu. Super. Jestem wyszorowana i teraz to śniadanko do Reykjaviku. Pozostały mi 43 km. Nie muszę tego przechodzić jutro, bo jutro i tak idę do biblioteki na 10 rano. A z drugiej strony jutro ma padać, więc może by sobie tak zrobić dzień zero, bo i tak muszę czekać do wtorku na łódź, która przeprawi mnie przez Namsvatnet do Borgefjell, więc nie wiem, zobaczę, jak mi będzie dzisiaj szło, ale po tym śniadaniu to chyba dobrze. Tutaj jest salon, a tutaj kuchnia właśnie. Wszystko, co być powinno, woda, zmywarka nawet i mikrofalówka, lodówka, piecyk. Wszystko. Like, how was your hike so far? How was Borgefjell? Oh, okay. Yeah, Borgefjell, that was the nicest 2 days of my up to then 53 days coming from North Sheen, and that especially because it was dry. First day was overcast, the second day cloudless, bright sun, dry terrain, and just pure fun navigating between lakes, terraces, and so on. So I can recommend that. Leave the usually used trails from all others, risk something, and you will experience better conditions than you would expect. Sounds great. Yeah, it was great. I feel better now. Yeah. Ten pan właśnie idzie z północy, jest Southbounderem. Spotkaliśmy się w połowie drogi, mniej więcej w tym samym czasie zaczęliśmy, bo Johannes zaczął 8 czerwca, ja 11. Jesteśmy w 50 swoich dniach, także chyba reprezentujemy podobny styl. Ale ja nie lubię aż takiego hardkoru i żadnych kaskad nie przewiduję. On naprawdę przeszedł jakieś wodospady. Ale fajne spotkanie. Bardzo miło poznać. Nice to meet you. Yeah.